Jest to blisko 700-800 metrów przewyższenia. Mnie się wydaje, że przyszliśmy po to, żeby wyjść na gerlach. Oczywiście. Natomiast no to sesja fotograficzna w ograniczonej mierze, panowie. Także. No i tam musimy się spiąć. Jesteśmy pod wrażeniem. Musicie na razie poczekać. Dobra. No zobaczcie, jaka to jest przepaść. No ale będę coś tam nieco filmował, co by was postraszyć trochę, że nie jest tu tak łatwo. Ponad próbę turnia. Ponad kocioł turnia. Ponad kocioł turnia teraz widzicie. A przed chwilą był kocioł gerlachowski. Jeszcze raz. No, robi wrażenie. Wiele ludzi chodzi dziewczyno? A nie bardzo, nie dużo. Nie bardzo. Wiesz co, ta nałomniczaka przez ta dziewczyna jest fajna. Hej. Na tam do kuluara teriego. A, no nie musisz iść od spodu tak daleko. Tak, tak, potem kominem Franca. Super. To jest piękna cesta. No witaj. Cześć, stary. Cześć. Nie wiem, jak to z perspektywy ekranu czy monitora widać, ale tu jest... Ja się zobacz tu w lewo. Już prawie 90 stopni. 85 spada. Okay. No już ktoś prawie. Tam już ktoś wszedł prawie na gerlach. A już tam niektórzy są na szczycie. No i dopiero pierwszy raz dzisiaj widzimy gerlach. Wierzchołek. Ten właściwy. Bo w tej chwili jesteśmy na grani małego. No, nogi cię częsą. Nogi się często. Tak. Tego ani aparat nie ujmie. No mówię właśnie, że
Ciekawe jak to będzie wyglądało. Jak to będzie wyglądało na filmie. I tędy do góry. No, zejście ekstremalne. Do tego momentu, nie? To jest gerlach. Potrzebny dodatek do członka. Już niedaleko. No to, czekaj. No dobra. Okej. Okay.